bardzo cieszę się. Serce pełne szczęścia, pełne radości, że tak licznie, po 2 latach przerwy, wiadomo, pandemia koronawirusa, możemy ruszyć na trasę 21. rodzinnego rajdu rowerowego imienia Anny i Tadeusza Krawczyków po ziemi sochaczewskiej. W tym roku, jak wiecie, celem naszym jest Kurdwanów, piękny, zabytkowy kościół, architektura drewniana, a po drodze pierwszy postój w Mikołajewie. XXI rodzinny rajd rowerowy imienia Anny i Tadeusza Krawczyków po ziemi sochaczewskiej uważamy za otwarty. XXI rodzinny rajd rowerowy imienia Anny i Tadeusza Krawczyków po ziemi sochaczewskiej cieszy się wielką popularnością. Dotarliśmy do Kurdwanowa, gdzie przy zabytkowym kościele jesteśmy przyjęci przez strażaków, przez koło gospodyń wiejskich, przez księdza proboszcza. Piękny piknik, fantastyczna pogoda, teraz trochę relaksu. Za chwilę zaczną się konkurencje sprawnościowe prowadzone przez ekipę Fight Club Dragon Sławomira Cypla. W tym roku w rajdzie wzięło udział ponad 600 osób. Całe rodziny, od 6-letnich dzieci, które jechały na własnych rowerach, bo młodsze dzieciaki jechały w koszyczkach, po osoby już takie mocno w wieku seniora, doświadczonych rowerzystów będziemy sprawdzali, bo zawsze nagradzamy najmłodszych i najstarszych. Peleton dotarł bezpiecznie, spokojnie, bez żadnych problemów, humory dopisują. Tak jak powiedziałem, na starcie całe rodziny, grupy przyjaciół wróciliśmy na trasę rajdu po przerwie spowodowanej pandemią, a przypominam, że tę najstarszą imprezę rowerową na ziemi sochaczewskiej organizujemy od roku 2000. I od tamtej pory nieprzerwanie, z wyjątkiem pandemii, każdego roku jedziemy do malowniczego miejsca na ziemi sochaczewskiej. Po co zaczęliśmy ten rajd 22 lata temu? Ano po to, żeby namówić ludzi. Zostaw komputer, zostaw telewizor, wyjdź na dwór, weź rower, namów rodzinę, namów przyjaciół. Zobacz, jak piękna jest ziemia sochaczewska i jak warto spędzać czas w sposób aktywny. Od tamtej pory ta rekreacja, turystyka rowerowa niezwykle się rozwinęły, a ja dziękuję wszystkim, którzy pomogli w organizacji tego rajdu, bo rajd mam przyjemność organizować ze Stowarzyszeniem Odnowy Sochaczewa Zamek, z burmistrzem Sochaczewa Piotrem Osieckim, ze starostą Jolantą Gonta, Fight Club Dragon, klub wolontariuszy i wiele, wiele innych osób, które nas od początku wspierają. Komandorem tegorocznego rajdu jest pan Jacek Spilaszek, a taki nadzór organizacyjny, operacyjnie trzymał pan Paweł Krasucki. My jeździmy co roku. Halo!
od początku. Od początku. No. Także jest miło. I tu jest też kolega, który cały czas jeździ od samego początku. Tak. We wszystkich rajdach, które są u nas w Sochaczewie, to jeździmy. Tak, żeby tutaj oczywiście, po prostu... Oczywiście, że tak. Kondycja pewnie. To raz, punkt potrzebny. I dobry humor, nastrój. Towarzystwo fajne. Tak. Wszyscy organizatorzy też fajni. Super, super. No, także tutaj jak w rodzinie jeździmy. Wydaje mi się, że przebieg dobrze. Troszeczkę tam małych było, że tak powiem, rozjazdów na trasie, ale to wszystko zostało opanowane. Wszyscy zdrowi, cali, dojechali do celu. Trasa była fajna, pogoda dopisała, temperatura była odpowiednia, także myślę, że było ok. Czy poleciłby pan innym mieszkańcom i zapalonym rowerzystom branie udziału właśnie w takich imprezach? Aż oczywiście, to jest aktywność na świeżym powietrzu, poznawanie walorów naszego tutaj środowiska, okolicy, no i czegoś nowego, tak? Jak pan ocenia stawkę? Bo widzieliśmy, że troszeczkę nastąpiło rozbicie, trochę byli szybsi, wolniejsi. Znaczy to tak zawsze bywa, ponieważ nie wszyscy są zdyscyplinowani i trzymają się w szyku, robią sobie właśnie przerwy, jak ktoś coś zgubi, zatrzymują, no i powstają sytuacje takie, jak powstają. Na przodzie jak jedziemy, prowadzimy tempo takie w granicach maksymalnie do 15 km na godzinę, ale staramy się 14 trzymać, 13 i to wtedy spełnia wymogi, że się nie rozbijamy. Tak. Jak oceniacie tegoroczny rajd? Bardzo dobrze. Przyjemnie. Pogoda dopisała, atmosfera super. Nic dodać, nic ująć. A czy myślicie, że warto polecać innym? Jak najbardziej. Bardzo zawsze warto. Proponujemy, zachęcamy i całe rodziny ściągamy. Całymi rodzinami, sobą, dokładnie. Żeby... Raz już brałyście udział. No akurat nie. W tym pierwszy raz, ale w tym roku już któryś. Trzeci czy czwarty. Czyli się wdrażacie. Tak, wdrażamy się. Nie był za ciężki odcinek? Nie, dla nas nie. Dużo jeździmy na rowerach, także... Przy okazji powiem, czy pan pierwszy raz brał udział? PKP, o nie, to już chyba... prowadzi konkurs. O w ogóle w rajdach tutaj to biorę chyba z 10 raz. No jestem tutaj z moimi wnukami, także... Nie sam. Wnuki dały radę? O, dali radę, tak. Bo młodszy wnuk, który chodzi do pierwszej klasy, startuje w rajdach. Także on, to dla niego było... Mocne nogi. Tak. Super, sprzęt wytrzymał. Wytrzyma, sprzęt jest zachowany. I polecam wszystkim, dziękuję bardzo. Który raz braliście udział w takim rajdzie? Pierwszy raz. I co, myślicie, że za rok powtórzymy? Jeszcze nie wiadomo. A sił nie zabrakło? Nie. A sprzęt, rower wytrzymał? Tak. No to super. A polecamy, jakby na przykład ktoś chciał, to byśmy polecili, czy nie? Nie wiem. No wytrwały. No moglibyśmy polecić. My pierwszy raz, więc dzieciaki trochę ciężko, ale bardzo fajnie, bardzo fajne tempo i daliśmy radę przede wszystkim. Czy myślicie, że warto polecać? Bardzo, bardzo. Szczerze powiedziawszy, trochę się martwiliśmy, że nie damy radę, ale nasza ekipa dała radę i było bardzo fajnie. Też jechaliście? Tak. Tak. Ja też. Tak? I sprzęt wytrzymał, rowery dały radę? Tak. Trochę bagażnik szwankował, było słychać jak jechaliśmy, ale było fajnie. A powiedzcie mi, a w przyszłym roku weźmiecie udział, jak będzie taka możliwość? Tak. Super. Czyli polecamy wszystkim? Jak najbardziej. Bardzo fajna atmosfera przede wszystkim. Fajnie. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy również.